Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Mikotem, a to jest dość nietypowy filmik, bo mamy Holsta Kupopy! Jej! Wreszcie, wreszcie. Może wyświetlenia i suby przyjdą, o. Chociaż teraz od niedawna mam średnio 50-100 wyświetleń, więc no... jest dobrze, Minecraft... Powrót do Minecrafta się dobrze przyjął, 8 lajków i 120 wyświetleń, to całkiem ładnie, no całkiem ładnie się rozwijam, w końcu... Dobrze, moi drodzy, no bo dzisiaj mamy hol zakupowy, czekałem na to, aż tu nagram jakieś, nie wiem, dobre 4 miesiące? 4 miesiące czekałem na to, aż nagram ten hol zakupowy, więc trzeba było w końcu to nagrać i na pierwszy ogień chyba pójdzie ten dysk twardy, przenośny, intenso, który jest nawet spoko, tylko mieści pliki do 4 giga. Niestety. No ale generalnie dobrze się sprawuje, mam już go z 3 miechy może. Czy tam 4, nie wiem już. I on kosztował 150 zł. Tam 100 zł, jakoś gdzieś pomiędzy tym, ale chyba 150, więc... No całkiem fajny jest ten dysk. Dobrze się sprawuje, jak już mówiłem. No, polecam kupić. Są lepsze dyski za 200 zł, 250, a ja mam za 150 1 tera. Więc no, dysk fajny. To na drugi ogień pójdzie chyba po kupnie komputera właśnie to. Chwila, przesunę kamerę trochę. O, właśnie to. W ogóle co to jest? No, jak macie, no to macie, nie? Jak nie macie, to kurde nie wiecie, nie? To jest taka karta sieciowa, coś w tym stylu, coś w stylu właśnie karty sieciowej. Ona jest, ta karta jest z Tepelinka. I całkiem dobrze się sprawuje, bo generalnie nie miałem możliwości, żeby... To znaczy miałem możliwość, żeby tu kupić kabel do Wi-Fi. Ale to bym musiał przeciągać przez całe mieszkanie i to by utrudniało w ogóle poruszanie się w domu i no, by się płaciło za to, nie? A to kosztuje 500? 50 zł? To kosztowało 50 zł? Też w MediaMarkcie. Hashtag reklama. I generalnie no całkiem dobrze się sprawuje. Jest, Wi-Fi działa, internet działa, tak to ja bym musiał nagrywać, to ja bym musiał na tym, ale uploadować to ja bym musiał na laptopie, na którym nagrywam obecnie kamerkę. Dzień dobry. Teraz przechodzimy do takich mniejszych konkretów, czyli troszeczkę tutaj pohałasujemy, troszeczkę, niestety, przepraszam. Ten mikrofon z Trusta, on kosztował po przecenie, on kosztował jakieś 90 zł po przecenie, a normalnie chyba kosztuje 100-150, ale kosztował 90 zł, więc ja jestem z niego dumny, tylko że musiałbym dokupić sobie lepszą kartę sieciową do komputera, żeby to mi ciągnęło w jakości studyjnej. Wiecie, tak jak są mikrofony studyjne, no to też ma jakość studyjną. Więc no, w jakości studyjnej bym musiał nagrywać. Nagrywałbym w jakości studyjnej, ale potem bym musiał redukcję szumów zrobić w Audacity, a tego nie. Dobra, i przechodzimy do takich mniejszych konkretów. Mam tutaj dwie rzeczy mam tutaj, czyli szampon z Avonu, troszeczkę wykorzystany, i perfum też z Avonu, też wykorzystany, się nim popsikam. I za te dwie rzeczy płaciłem razem 38 zł. Ale będzie pachnieć. Tak, pozdrawiam osobę, która mi to kupiła i ja musiałem za to zapłacić. I to by chyba było na tyle, no bo mówię, komputera raczej wam nie będę pokazywał, nie? Bo po co? Po co wam w ogóle komputer pokazywać? Myślę, że taki hol zakupowy się przyjmie. Ja wiem, już dużo ludzi robiło hol zakupowy i w ogóle multi tam i inni youtuberzy. Tak więc, no, to by było chyba na tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, no to sorry. Ale kupiłem to wszystko za moje własne pieniądze, żeby nie było, że no, rodzice ci kupili. Nie, to wszystko za moje pieniądze. Czyściutko nawet. Ten mój skarb. Tak więc, no, żegnam jeszcze drugi raz. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Oj, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, nie?